na jedną, drugą stronę. Rozchodzimy się. Służba cieszymy się, że wraz z Wami są przedstawiciele rządu, władz państwowych, Sejmu i Senatu oraz władz samorządowych. Osobie wojewody małopolskiego, a także przedstawiciele społeczności naszej wspólnoty parafialnej, która ma zaszczyt gościć na morawieckiej ziemi tak znamienitych gości. Cieszymy się niezmiernie także z udziału młodzieży, która przybyła do nas, aby nieść dalej pamięć o tych wydarzeniach. Stając wobec wielkiej prawdy o żołnierzach niezłomnych, pozwólmy, że w tę rzeczywistość prowadzi nas chór w koncercie pieśni patriotycznej pod tytułem Przywróćmy pamięć naszych bohaterów. Ten koncert to wyraz naszego chóru, złożonego poległy w obronie ojczyzny, który chciano zapomnieć i wymazać z historii. Od początku naszych dzieł pieśń nas prowadziła, wyrażała, co czujemy, czego pragniemy i ku czemu zmierzamy. Bo zawsze łączyło nas jedno, aby ziemia ojczysta była wolna i aby Polska była Polską. Thank you.
cały śpi spokojnie i w całym tym mirnie, że nie jest tak na wojnie, jak jest w żołnierskim śpiewie. Ta żołnierska pieśń podczas II wojny światowej śpiewana była po obydwu stronach barykady. W swoich śpiewnikach mieli ją żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, jak i Armii Krajowej. Ale największą popularnością cieszyła się wśród oddziałów partyzanckich. Dlaczego tak było? Bo wojna dla wszystkich jest krwawa i okrutna. Wszystkim niesie cierpienie i jest inna niż w piosenkach, nawet tych patriotycznych. Zamknął.
Kolejna pieśń powstała w 1942 roku i była pieśnią uderzeniowych batalionów kadrowych oddziałów zbrojnych Konfederacji Narodów. Piosenka szybko zyskała popularność w oddziałach partyzanckich i konspiracyjnych na terenie całej Polski. Była też jedną z ulubionych Danuty Siedzikówny pseudonimnika, sanitariuszki żołnierzy niezłomnych, której ostatnie słowa: powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba, są wstrząsającym świadectwem jej bohaterstwa. Piosenka nasza brzmi, słowiańska ziemia święta, poniesie nas na dół.
wzruszała, prowadziła i zagrzewała do bohaterskich czynów. Trzeba znów do tego powrócić. Tak, jak to robi współczesny bard, poeta i pieśniarz Lech Makowiecki. A jego utwór, Modlitwa obudź się Polsko, został napisany, aby uczyć i uwrażliwiać słuchaczy na historię naszego kraju, aby wskazywać drogę jej rozwoju w oparciu o naszą polską tradycję, aby nas obudzić.
Przysięgali na orła i na krzyż, na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy, na czystą biel i na gorącą czerwień krwi, na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych. Wyklęci przez komunistyczny system, poniewierani, torturowani i skazani na zapomnienie za to, że walczyli o niepodległą Polskę. To, co ich łączyło, to przysięga na orła i na krzyż, bo trudno przetrwać takie chwile bez żywej i silnej wiary. Tym bardziej, że byli to ludzie młodzi, przed którymi było całe życie. Dziś nadszedł czas przywołać ich pamięć i wierność ojczyźnie. Dziś nadszedł ten czas. Echo pieśni Konfederacji Chmarskich.
rozsypane popioły, rozrzucone kości. Uczcimy was, bo wróciła idea prawdziwej wolności. Poczty sztandarowe, paszność! Odprawiał
prześwięte, ciche, przychodzili sami mnisi, było 30-40, zawsze w pewni związanych z ich historią. 6 sierpnia, wymarsz pierwszej kompanii kadrowej, wszystkie rocznice związane z marszałkiem Piłsudskim, jego imieniny świętego Józefa, 15 marca, datę śmierci, 12 maja, 5 grudnia, urodziny. I oni byli sami. Co się stało? W 72 czy 3 roku przyszło 5 studentów, licealistów. I oni zaczęli z nimi rozmawiać. Ci młodzi ludzie wiedzieli czasem więcej o historii niż tamci. To było apogeum komunizmu. I ci ludzie, ta garstka, oni mogli powiedzieć, możemy spokojnie odejść. Możemy spokojnie. Jest następne pokolenie. Oni będą pamiętać. A oni myśleli, że ta historia was z nimi odejdzie. W 1980 roku narodziła się Solidarność. Po 9 latach rozpoczęła się nowa Polska, wolna Polska, wywalczona upadł komunizm. Ale czy wraz z tą Polską wróciły te ideały, o które walczyło to pokolenie? Ja pamiętam dobrze tamte czasy i tak wspominam dzisiaj, że jak wielu nie doczekało, jak wielu nie doczekało Antoni Biegun, Czarny, Sztubak, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, z jaką radością przyjmował te zmiany w 1989 roku, ten wielki zjazd kombatantów, weteranów z całego świata, gdy szli ulicami Warszawy w defilacie pod transparentem ze sztandarami Narodowych Sił Zbrojnych, jak ulica biła prawo. Ale potem był coraz lepszy sam, bo trzeba było wybierać przyszłość, bo to nie miało znaczenia, bo liderzy Solidarności sprzedawali swoje legitymacje na aukcji z kalesonami generała Kiszczaka, bo sponiewierano słowo honor, splugawiano wartości. I Antoni Biegun, jeździłem z nim po tych podbeskidzkich wioskach, do tej garstki żołnierzy. Oni tam dalej byli bandytami, to były lata 90. Ale oni cieszyli się, że ich komendant przyjechał. Oni sami upamiętniali tych, którzy polegli. A to był jeden z oddziałów Bartka, tych, których w prowokacji ubeckiej, rzekomo wywożąc na zachód, blisko 200 zamordowano. Ich ciał do dzisiaj nie znaleźć. Chodziliśmy po tych domach i ich bliscy pamiętali ten dzień, ci młodzi chłopcy mówili, jedziemy do Andersa. A oni jechali na Dolny Śląsk i tam gdzieś zostali zamordowani. Ja wierzę w to, że profesor Szwagrzyk znajdzie ich groby i urządzimy im pogrzeb. Urządzimy im pogrzeb chrześcijański, to co nakazuje nasza cywilizacja łacińska już od dawna. Przecież to jest w czasach jeszcze przed Chrystusem, Antygona, że trzeba pochować, pogrzebać naszych zmarłych, a im odebrano cześć po śmierci. Kilka tygodni temu jest tu wśród nas córka Lwa Kopaczewskiego, Antoniego Kopaczewskiego, Lwa. Opowiadała, jak jej dziadka, jak poległ w walce wraz z 4 innymi żołnierzami. Ubecy wieźli po wsiach ich ciała i krzyczeli, rąbanka na sprzedaż. Co trzeba mieć w duszy? Czy może być, że taki człowiek ma duszę, serce, jeżeli wobec majestatu śmierci tak podchodzi? Dzisiaj ta historia się powtarza. Proszę Państwa, to jest bardzo smutny dzień. Dzisiaj dla mnie się zaczął osobiście. Gdy wczoraj doszło do wypadku samochodu prezydenckiego, dzisiaj pojawiły się publiczne wpisy. Ludzie życzący śmierci prezydentowi Rzeczypospolitej. Co trzeba mieć w sercu? Co trzeba mieć w duszy? Ale to jest ten sam kąt zła, który wtedy kazał tym ubekom krzyczeć, wiązą
wiozą bank. Proszę Państwa, nie doczekali żołnierze z tego oddziału księdza Gorgacza, Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. Jeździłem też z nimi na Nowosądecczyznę, pojechaliśmy na Słowację, tam gdzie Ubecja zrobiła na nich zasadzkę. Tadeusz, Ryba, Jeleń, Marian, Stanek, Zero. Tam stracili swych dowódców. Ich też wieziono na wozie, na cmentarz, żeby w dole wrzucić pod płotem cmentarza. I jeden z nich miał w ręku różaniec. I ręka zwisała z tym różańcem. I młoda wtedy dziewczyna, Zofia Dubielowa, myśmy ją odwiedzili, to był koniec lat 90. Ona miała 83 lata, już nie żyje. Przez kilkadziesiąt lat na Słowacji Tymkowej się opiekowała. Pytaliśmy dlaczego. U niej w domu wisiał portret naszego papieża. Tak się cieszyła, że on tak blisko jest, bo przyjechał wtedy do Starego Sącza. Dlaczego pani to zrobiła? Mówi, bo on miał w ręku różaniec. To znaczy, że on był Polakiem i to, że musiał być dobrym człowiekiem. I ona tą bezimienną mogiłą się opiekowała przez tyle lat. I w latach 90. rodzina mogła dokonać ekshumacji i pogrzebać ich w Nowym Sączu. Ile jest takich historii, takiego cierpienia. I myśmy walkę o pamięć wygrali. Już nic nie zagłuszy tego słowa młodego pokolenia, chwała bohaterom. Oni wrócili, będą próby dalej pluwania, niszczenia tego mitu, z którego budzi się niepodległa, wielka, dumna Polska. Ale proszę Państwa, przed nami jest jeszcze ważniejsze zmaganie, wyzwanie, większa bitwa. Myśmy przywrócili pamięć, ale to jest początek dopiero. My musimy przywrócić wartości, które im przyświecały, w imię których oni umierali, żyli. Edward Taraszkiewicz, Żelazo. Ludzie tutaj się zabrali tego człowieka. Zaczynał walkę w 1948. Skończył był sam, pisał do swojej rodziny. Jestem sam, ale ja codziennie proszę Pana Boga, modląc się na różańcu, żebym wytrwał. Pan Bóg widocznie ma dla mnie tą iskierkę miłosierdzia, że wysłuchuje tej mojej codziennej różańcowej modlitwy i dopiero go zabili w 51. bo żelazny. Ile jest takich historii? Janusz Kurtyka, wszyscy to zawsze cytują, mówił, że wypsy Łukasza Cieplińskiego to jest relikwia polskiego dążenia do wolności i niepodległości. Mam nadzieję, że te krypsy trafią do polskiej szkoły. O nich będzie się mówić na języku polskim, na historii. Wszyscy cytują ten fragment, który mówi, dlaczego pinie, że odbiło mi tylko życie, ale to nie najważniejsze i tak dalej. Ale pamiętajmy, że Łukasz Cieplicki zostawił syna, Andrzejka, zostawił ukochaną żonę, Wisię. Nie było mu dane cieszyć życiem rodzinnym. I to jest najprzejmujące w tych listy do tych najbliższych. Bo to rodziny płaciły przez kilka pokoleń. Państwo tu wiedzą najlepiej, jaka to była cena. I Łukasz Ciepliński pisał do tego Andrzejka, mówił, że ja będę zabity jako bandyta, ale ty nie wiesz, ja nikomu krzywdy nie zrobiłem. Ale on pisał, cel twojego życia jest służba dobru, prawdzie i sprawiedliwości oraz walka ze złem, dążenie do rozwiązywania problemów na zasadzie idei Chrystusowej. Służba ojczyźnie i niepodległej Polsce.
a o wartości człowieka w pierwszym rzędzie decyduje charakter. Czy my tak wychowujemy nasze dzieci? Czy tak wychowuje polskie dzieci, polska szkoła? Tu siedzą politycy. To jest dla was testament, żeby na tych wartościach budować Polskę. Wojsko Polskie musi przywrócić znaczenie tak sprawiedliwemu słowu, jak jest honor. Bóg, honor, ojczyzna. Przecież to było to hasło, w imię których ci żołnierze ginęli. I to jest to wyzwanie. Wtedy my ten testament ich wypełnimy. Najważniejsze jest to, że to ich ofiara, doświadczenie, cierpienie trafia do polskiej kultury, że pojawiają się wiersze, pojawiają się filmy, że polscy artyści nie są inspirowani ze śmietnika i z klatki, tylko że dzieje Polski ich zaczynają inspirować. Przemysław Takowicz, poeta młodego pokolenia, napisał cały tomik Łączka. On w takim przejmującym wierszu, dokąd idziesz chłopczyku, pyta, przez lasy, przez bory, ciemnym duktem pod drzewami idzie chłopczyk, ciemny chłopczyk. Dokąd idziesz chłopczyku? Do taty. Gdzieś tam tatuś mój leży, biedny tatuś. Położył się, położył i śpi. Tatuś bandyta. Pójdę go zbudzić. Zawołam, nie śpij, tatusiu. Wstań, chodź mi. Za siódmą górę, za siódmą rzekę. Przez błota kałuże, opłotkami idzie chłopczyk. Bezsenny, wytrwały. Dokąd idziesz, chłopczyku? Do Polski. Pójdźmy z tym chłopczykiem tą drogą do Polski. Ale nie chcieli Polski. Zacytuję naszego największego rodaka, która nic by nas nie kosztowała. Nie chcieliśmy takiej Polski. A na koniec jeszcze pozwolę sobie jedno słowo. Wiele osób było zaangażowanych w tą piękną imprezę, ale chcę zwrócić się tutaj do gospodarza tego miejsca, księdza Władysława Panowskiego. Szanowni Państwo, tuż przed powstaniem styczniowym. To jest kolejny etap tej walki o niepodległą Polskę. W takim miejscu historii jesteśmy. To Jan Paweł II mówił. To jest jedno z najtrudniejszych doświadczeń. Być może w Europie, być może na świecie, ale mamy tego doświadczenia, się nie lęka. I z tego doświadczenia możemy zbudować nową Polskę, lepszą, ale pod warunkiem wierności ideale. Tuż przed powstaniem styczniowym arcybiskup warszawski, ksiądz arcybiskup Antoni Fiałkowski, wielki patriota, uczestnik powstania listopadowego, on umierał w 1861 roku, on napisał testament, wezwał księży, już wiedział, że umrze i powiedział im tak, umierając zaklinam, wytrzymajcie zawsze z polskim narodem. Wspierajcie polski lud zawsze w ich walce o niepodległą i wolną ojczyznę. I nigdy nie zapomnijcie, że jesteście Polakami. O takich kapłanów się modlimy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy panu doktorowi Jarosławowi Szankowi za ten piękny, porywający wykład, za przypomnienie o wartościach. Teraz rozpoczynamy ofiarę mszy świętej. Pieśnią Nie rzucim ziemi. Powstanie. Rzucić ziemię.
oddając hołd tym, którzy oddali swoje życie w obronie ojczyzny, honoru, otaczając opinią modlitewną tych z rodzin, którzy są tutaj wśród nas i żyją w Polsce. Biskup Polowy Wojska Polskiego, biskup Józef Gustek. Kiedy ludzie zamilkną, kamienie wołać będą. Kardynał Stefan Wyszyński. Czcigodne księże proboszczo, drodzy bracia i siostry, odsłonięcie tablic ku czci żołnierzy wyklętych przez władzę ludową w powojennej Polsce ma wyjątkową wymowę. Dla nas są niezłomni, ponieważ nie poszli na kompromis, nie zrezygnowali z własnych przekonań, z walki o wolną ojczyznę. Po wielu latach zmowy milczenia, a nawet zaprogramowego kłamstwa, odzyskują imiona, pamięć i szacunek w naszym narodzie. Dzięki wielkiemu społecznemu wysiłkowi prawie 1200 imion, nazwisk i pseudonimów dowódców oraz żołnierzy antykomunistycznego podziemia z województw lubelskiego, podkarpackiego, śląskiego, małopolskiego oraz świętokrzyskiego zostało wypisanych na tablicach przy Morawieckim Kościele. W ten sposób utrwalacie pamięć o naszych narodowych bohaterach, którzy często inspirację do wierności najwyższym wartościom czerpali z wiary. W czasach komunistycznego terroru żołnierze niezłomni, organizując opór przeciwko ludowej władzy, przypominali, że wolność ojczyzny jest wartością bezcenną. W jej obronie nie należy żałować krwi, a jeśli zajdzie taka potrzeba, należy także poświęcić swoje życie. Wyrażam wdzięczność księdzu proboszczowi i całej wspólnocie parafialnej za upamiętnienie żołnierzy niezłomnych. Dzięki waszemu zaangażowaniu możemy poznać ważną, aczkolwiek bolesną kartę polskich dziejów i umacniać naszą narodową tożsamość. Życzę wszystkim, a szczególnie młodemu pokoleniu, żebyśmy kształtowali swoje życie według tych postaw, które były bliskie żołnierzom niezłomnym. Wiary w Boga, niezachwianej nadziei oraz miłości do ojczyzny i bliźnich. Wszystkim uczestnikom uroczystości udzielam serca pasterskiego błogosławieństwa. Podpisał ksiądz biskup Józef Gustek, biskup Polowy Wojska Polskiego. Módlmy się za Kościół Święty, papieża Franciszka, biskupów, kapłanów, aby zawsze byli duchowymi przewodnikami ludu Bożego na drogach codziennego życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rządzących naszej ojczyźnie, aby troska i pamięć historyczna o bohaterach nie była tylko w słowach, ale potwierdzona wspólnym działaniem i postawą oraz świadectwem życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Żołnierzy niezłomnych, aby Pan raczył przyjąć ich ofiarę życia i cierpienia i nagrodził ich radością szczęścia wiecznego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich prześladowanych, więzionych, katowanych dla miłości ojczyzny,
aby Pan wynagrodził szczególnym błogosławieństwem ich rodzinną poniesioną ofiarę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za młodzież powojennych organizacji niepodległościowych, prześladowaną i skazywaną za miłość ojczyzny i wolność. Aby Pan przyjął ich ofiarę cierpienia, a dzisiejsza młodzież chciała uczyć się od nich miłości ojczyzny i służby dla niej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.
się kolumna. Perspektywę tam. Moje oświecone, jako niemowlę oświecone, 2 lata i 2 miesiące,
jako urodzona na zamku, było godne, dzisiaj to czuję. Tylko dzisiaj to czuję, że to było godne w tej chwili, żeby móc się tu znaleźć i to wszystko widzieć, oglądać, słyszeć i tu być. Dziękuję za uwagę. Swoje słowo odnośnie działalności mojego ojca. Mój ojciec Pański Zdzisław jest autorem pamiętnika z Rubika, który w tej chwili staje się coraz bardziej taki zalecany jako lektura do szkół średnich oczywiście. Ojciec pisał. Pisał nie tylko prosto, pisał tylko próbował pisać wierszą. Z jego pióra słyszę wiersz. Niewola. Boże go przytoczy. A kto chce być wolny, niechaj sobie żyje. I sobie powrót założy na szyję. Niechaj słowo Boże na wieki odpiesza. Ani z niedaleko, nie pełni podpiesza. Niech jak pies, wierny człowiek się wyskąca. Za Udem Żydowskim, który nie potrąca. I najpierw łaskany, a potem zgardzony, niechaj włączy tylko drugie pokłonę. Kto chce być wierny i ma prawe serce, niech cierpi. Niech czeka, choćby w twoje wierce. Niechaj swoją wolę, niechaj swoją dolę. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że ojciec pisał również taki zwrot tytułem swoim głosu oczywiście. Pisał o czerwonej powodzi. O tym, że kraj zalewa czerwona powódź. I jedyną rzeczą, która na choć przychodzi na myśl, to jest chwytanie się czegoś, co może ratować. Chodzi o Żyd. No porównanie właśnie narodu, który nie ma raczej lud, no ale ratuje się czymś stabilniejszym. Jedynie co tylko może przywołać na pamięć to przedmiot, który życzy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie na uroczystość odsłonięcia prawic pamięci żołnierzy wyklętych. Podziękowaniu temu towarzyszy uczucie żalu i przeprosiny za niemożność osobistego przybycia. Dlatego proszę o przyjęcie tych kilku słów skierowanych do Państwa w formie listu. Uroczystość ta to ważny dowód pamięci o polskich bohaterach. To akt oddania im hołdu składanego przez nas ofiarom komunistycznych najeźdźców. Pochylamy dziś głowy przed bohaterstwem polskich żołnierzy niezłomnych, żołnierzy wyklętych walczących z sowieckim okupantem. Pochylamy głowy przed ich poświęceniem mającym swe źródło wierności zasadom, miłości ojczyzny i odwadze, które zdolne były wydobyć z nich męstwo, zdawałoby się ponad ludzką miarę, gdy rządziła nienawiść i przemoc. Wydarzenie to niesie w sobie fundamentalne przesłanie skierowane do nas, abyśmy zawsze stali na straży narodowej spuścizny, strzegli pamięci i dochowywali wierności Rzeczpospolitej. Również w pamięci o tym, czego doświadczyło pokolenie naszych ojców i dziadów. Nakaz pamięci obowiązywał także potem, gdy przed dziesięciolecia należało dawać świadectwo i przecież obowiązuje on nadal, bo owo świadectwo to niezbywalna część naszej tożsamości. To nakaz moralny wobec każdego następnego pokolenia Polaków. Są to powinności, a nawet więcej, są to obowiązki stojące przed nami wszystkimi. Państwa zaangażowanie, Państwa postawa,
godne są najwyższego szacunku i poparcia. To, co robicie, ma wielką wartość dla nas wszystkich, ma wielką wartość dla Polski. Proszę przyjąć ode mnie życzenia pomyślności dla wszystkich tu obecnych Państwa i Państwa również. Łączę wyrazy szacunku. Jarosław Kaczyński.